Witold, ziomek, dzień dobry Państwu. Poznaliśmy już tegoroczną edycję rankingu 100 najbogatszych Polaków, a z nami w studiu Szymon Krawiec, redaktor zarządzający Tygodnika Wprost i autor tegoż rankingu. Dzień dobry. dzień dobry. Ranking 100 najbogatszych to co prawda nie zawody i medali nie ma, ale powiedzmy najpierw, kto na podium? Na podium trzy znane, głośne nazwiska. E, może zacznę od tego, od przetasowania na podium, e, no bo jest ciekawiej niż, niż rok temu. E, w zeszłym roku na drugie miejsce występował Michał Sołowow, Znany wszystkim, mam nadzieję, przedsiębiorcom taki filar, powiedzmy, polskiego biznesu na no człowiek, który w ciągu paru dekad no, zbudował potężny majątek. Głównym jego składnikiem koncern chemiczny Syntos, do tego producent podłóg Berlinek, do tego producent armatury łazienkowej Cersanit. No to są trzy takie gdyby najważniejsze składniki, a do tego dochodzi no, multum innych biznesów. Tak, bo To są sklepy z wypłaceniami Comfort, to są również restauracje Norfish, o czym może nie każdy wie, mnóstwo startupów, które tam po drodze zainwestował. No i on spada w tym roku z drugiego na trzecie miejsce. Powód tego taki, no dosyć prosty, o którym też mówił w wywiadzie dla Wprost, że po prostu wysokie ceny prądu zabijają polskie firmy. I on też po prostu dostał rykoszetem eee, w związku z podwyżkami cen gazu, prądu. Tak, no jednak biznes chemiczny no, jest strasznie energochłonny. Widzimy też, co się dzieje z azotami, choćby na, na polskiej giełdzie, gdzie ten kurs bardzo nurkuje. No Podobnie jest z Syntosem, który no, nie zaliczył już tak świetnych wyników, jak jeszcze dwa lata temu. Te, które były odnotowane za zeszły rok, no, są wielokrotnie mniejsze, stąd ten spadek. A na miejsce Sołowowa, na drugie miejsce, trafił Jerzy Starak, też znane nazwisko. No, taki weteran już listy 100 najbogatszych, bo on praktycznie występuje bo od pierwszej edycji. Jeszcze biznes budował w PRL-u, tworząc firmę polonijną. Na dzisiaj takim najważniejszym składnikiem jego majątku no jest jednak polfarma. Tak, no gigantyczny producent leków, świetnie w ogóle idzie w branży farmaceutycznej. Dystrybutorom leków, producentom leków, którzy zaliczają wzrosty, no jeszcze od, od pandemii praktycznie, a później one były też zasilane no trochę wpływem uchodźców. Tak, no, pojawiła się spora grupa Ukraińców, którzy też potrzebowali leków, też potrzebowali opieki medycznej, i stąd też lepsze wyniki, choćby polfarmy. Więc Stara Kwada na, na drugie miejsce. No, a na pierwszym miejscu, no to już tutaj z tu zaskoczenia notatki, nie ma. Zaskoczenia nie ma, pan, pan Tomasz Biernacki, czyli właściciel sieci Dino, tak okay. notowanej na, na warszawskiej giełdzie. On tam ma połowę udziału w tym biznesie. No Potentat, tak. No, Wyceniane jego udziały na ponad 20 miliardów złotych. Może nie tak, nie tak dobrze jak jeszcze w zeszłym roku. W zeszłym roku on miał 24 miliardy, teraz ma 20, więc spadek o 4 miliardy. Troszeczkę mu się pogorszyło tam na giełdzie, a to też taki wpływ może tej malejącej inflacji, która tam jeszcze rok temu te przychody, zyski podbijała. No, w, w tym roku jakoś tam inflację udało się opanować, więc już tak troszeczkę uspokoił się ten kurs Dino i, i nie jest na takich wielkich wyżynach, jak jeszcze rok temu. Więc to jest ta trójka, tak, czyli biernacki starak Sołowow, którzy zajmują miejsce na podium. Co się na chwilę przy, przy Biernackim. O... Kiedy on w ogóle trafił na tę listę? Bo to jest, wydaje się, no, osoba, która no, nie jest od lat 90, prawda? No, na listę trafił tak naprawdę parę lat temu, wraz z debiutem Dino, tak? Dino. Kiedy Dino debiutowało na giełdzie. On sam nawet na ten debiut giełdowy nie, nie przyszedł. Znaczy, może przyszedł, ale gdzieś może obserwował, nie wiem, z kuluarów. E, w każdym razie, no taka najbardziej tajemnicza postać na naszej liście, no bo on nie udziela się w ogóle publicznie. Nie udziela wywiadów, nie ma w ogóle w agencjach jego zdjęć. Gdzieś ktoś sobie wpisze imię i nazwisko w Google, no to pojawia się pan Szymon Piduch, który jest prezesem Dino. Tak, i często takie pomyłki się zdarzają, że właśnie ktoś później mi mówi, że jak to nie ma jego zdjęć? Przecież jest pełno w Google jego zdjęć, no ale to, to nie jest pan Jernacki. No tak, na no, biznes budował od no, wielu, wielu lat. tak Można natrafić na wywiady. Z nim z takich lokalnych mediów, bo on pochodzi z okolic Krotoszyna. No i pochodzi z takiej rodziny, gdzie tam od po prostu pokoleń kult skromności, kult pracy tak, jego ojciec jako, jako rolnik budował no nie, nie, nie tylko swoje gospodarstwo, ale też zakłady mięsne, i oni się wywodzą jak gdyby z tej, z tej branży. Rolniczo-hodowlanej, powiedzmy, tak? A później gdzieś tam w latach 90. postanawiają zakłożyć pierwsze sklep dino. No później kolejne, kolejne, gdzieś tam budują się w Wielkopolsce, a teraz już są obecni w całej Polsce. Mhm. Także prześcignęli niemieckiego Lidla, przed nimi tylko, tylko biedronka portugalska, jeśli chodzi o, o liczbę placówek, jak mamy tutaj porównywać. Mhm. Czyli pieniądze lubią ciszę akurat w tym wypadku. No w tym wypadku tak, no bardzo sobie wziął to do serca. On no też, no mam takie podejrzenie, że to wynika trochę, no właśnie z tego, jak był może wychowywany, z jakiej rodziny pochodzi. No pamiętam wywiad z jego ojcem, tak, no jakiś tam dziennikarz lokalny bardzo chciał go namówić na wypowiedź, bo wydarzyła się taka sytuacja, że w swoim gospodarstwie on postawił kapliczkę dla pracowników, tak, no bo, no bo, z bardzo takiej bogobojnej rodziny pochodzą. gdzie tam właśnie kult wiary, kult pracy były bardzo, bardzo silne. No i dziennikarz chciał zrobić o tym materiał, tak no, przyjechał do niego do tego gospodarstwa, chciał zrobić zdjęcia tej kapliczki, porozmawiać z nim, no ale jedyne, co powtarzał ciągle właśnie tata tutaj, najbogatszego Polaka, to to, że chwalić się nie należy. I chwalić się nie należy i... No i może dlatego najbogatszy Polak nie udziela wywiadów i, i nie chwali się zbytnio, a gdzieś tam w skupieniu, w ciszy buduje ten swój majątek. I po raz kolejny mamy na szczycie rankingu przedsiębiorców, którym najtrudniej się pisze. Tak, najtrudniej go pokazał. Okładki nie zrobił, Okładki, tak. Z właściciela Dino. E, zjedźmy w takim razie trochę niżej. Co cię szczególnie zaskoczyło? Czy mamy jakieś spektakularne powroty czy spadki? E, no to jeszcze poruszając się wokół tych szczytów, tak, tej, tej samej dziesiątki, no to co, to co mnie zaniepokoiło to spadek Zygmunta Solorza, tak? no bo on jeszcze parę lat temu w ogóle był najbogatszym Polakiem, był tym numerem jeden. Później gdzieś był na podium, no, w zeszłym roku mieliśmy taki spadek na, na szóste miejsce, na no, w tym roku mamy spadek w ogóle na ósme miejsce. Mhm. I to jest w ogóle najgorsza pozycja Zygmunta Solorza od lat 90 od, od, od ponad 20 po, po lat. Początki w No tak, no, tak takie sytuacje, kiedy on dopiero nabudował tę swoją potęgę, znalazł się w tej pierwszej dziesiątce, no, ale to był, nie wiem, 96, 97 mhm. rok, na no, a w tej chwili, w 2024 mamy powrót, jak gdyby, do, te, do tej sytuacji. No, no, źle się dzieje. Tak. No, kurs cyfrowego Polsatu spada tak naprawdę od, od dwóch lat. Myślę, że tutaj główną przyczyną no, to jednak są te horrendalne kredyty, takie pożyczki zaciągnięte przez Zebunta Solorza choćby na zakup Telekomu Plus. Mhm. Teraz w sytuacji no, tych podwyższonych 100%, no, które ciągle są dosyć wysoko. No to przerażające są po prostu raty, tak, które musi Cypun Solosz płacić, i to jak gdyby no też pożera te zyski, które mógłby, które mógłby wypracować. Dużym jego projektem, taką ambicją, nie wiem, no być może jakimś takim pomnikiem, który chciałby zostawić po sobie, no to pewnie było to, co chciał również Michał Sołowów robić, czyli budowa. Małych reaktorów jądrowych. Solosz chciał to robić akurat z PG, słowo z Orlenem. No wiadomo, że były wybory parlamentarne w zeszłym roku. Gdzieś tam mieli było podpisywane listy intencyjne, coś się miało ruszać, no, a teraz po zmianie władzy, jakby. Mamy ciszę i znak zapytania, tak? I, i, i nie wiadomo co dalej z takimi projektami. Mhm. E, no więc stąd ten, to, stąd ten spadek. No, dla mnie to było jednak takie duże zaskoczenie, no bo no, Solar zawsze nam się kojarzył jakby, z tym podium, z tą czołówką, czołówką. Teraz dalej w czołówce jest, no, ale na najgorszym miejscu od chyba 1997 roku. No. Mhm. Mamy no też, jak powiedziałeś, 13 debiutów. Ktoś tak, tam. Tak, znalazł? tak, tak. No jest 13 debiutantów. No, ciekawe, ciekawe nazwiska. Państwo Kuczyńscy, na przykład z Łodzi, to są właściciele, no chyba największego sklepu z elektroniką w naszej części Europy. To jest Transfer Multisort Elektronik, tak się dokładnie ta spółka nazywa. No, wielomiliardowe przychody. Oni zaczynali jeszcze w latach 90. po prostu od jakiegoś baraku, które tam sprzedawali bezpieczniki, żarówki, tak lokalni. Budowlańcy z łodzi się u nich zaopatrywali przy, przy budowie tam mieszkań czy domów. No i z takiego baraku, z takiego sklepiku no stworzyli po prostu gigantyczną, gigantyczną spółkę i, i w tym roku w rankingu się znaleźli. No jest rodzina Jaśnińskich, tak naprawdę Michał Jaśniński, to już jest takie nowe, młode pokolenie od dewelopera Victoria Dom. No to jest jeden z największych deweloperów w Polsce, chyba największy, też warszawski w ogóle który no nie tylko buduje w Warszawie, na przykład buduje też w Niemczech i tak? rozpoczął inwestycje i, i w Lipsku i, i w Berlinie. Jest rodzina Sobusiów, którą może wszyscy kojarzą przy okazji wszystkich świętych, kiedy kupujemy znicze, no bo to jest firma Bispol jeden z największych producentów zniczy, świec, podgrzewaczy, wkładów, tak? także taka branża, oni też znaleźli się na liście. No, wszystkich 13 nie wymienię tutaj, ale no powiedzmy, to są, to są ci najważniejsi, którzy jakoś utkwili mi w pamięci, bo to też ciekawe, ciekawe branże. No i powroty, tak. No, wraca nam na listę Wiesław Włodarski, znane nazwisko z, z Małopolski, właściciel, szef koncernu Futker, znanych marek, czy, czy to Gelwe, czy to Frugo, czy to Black. Znany ze swoich też takich niecodziennych pomysłów marketingowych, no bo chyba jako pierwszy też ściągnął do reklamy Mike'a Tysona, który reklamował jego energetyki, gdzieś tam kiedyś wykupił po pierwszą stronie w New York Timesie, żeby Amerykanom powiedzieć o rocznicy Powstania Warszawskiego, czy czym było Powstanie. Także też no, taka ciekawa, barwna postać, która no, latami występowała na naszej liście, później trochę footcarowi szło gorzej, więc no, z listy wypadł. No ale teraz jest lepiej, więc ten więc listę powrócił, więc nie ma co się martwić z tymi tymi czasem spadkami czy, czy wypadkami przy przetworzeniu biznesu, że nagle kogoś na tej liście nie ma, no bo po latach można, można wrócić. Szymon Krawiec, redaktor zarządzający wprost i autor rankingu 100 najbogatszych Polaków. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Całość rankingu na sprost.pl i w kioskach, gdzie znajdą Państwo wydanie specjalne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.